Zapadła noc. Jest już bardzo późna godzina. Uczniowie śpią, tylko jeden, Pan Jezus, nie śpi. Modli się. Rozmawia ze swoim Ojcem w niebie. Teraz Pan Jezus jest bardzo smutny, bo wie, co się z Nim wkrótce stanie. Za kilka godzin przyjdzie po Niego grupa złych ludzi z żołnierzami. Zwiążą Go, a później gwoździami przybiją do krzyża i Pan Jezus umrze. Będzie to straszna, bolesna śmierć. Pan Jezus umrze, żeby Bóg nie musiał skarać Ciebie i mnie za złe czyny, które popełniliśmy. Pan Jezus jest smutny, nie chce umierać i przecież nie musi. Nie zrobił nic złego. Może poprosić Boga, żeby posłał aniołów, którzy by go wyratowali z rąk zabójców, a jednak nie robi tego. Pozwoli, by go ukrzyżowano. Umarł za Ciebie, bo bardzo Cię kocha. Wszystko to zrobił dla Ciebie. Co robi Pan Jezus? Czy jest wesoły? Co się stanie z Panem Jezusem? Czy wiem, jak bardzo Pan Bóg mnie kocha? Do zobaczenia w kolejnej Biblii dla najmłodszych.